będzie weekend ze zmienną pogodą, bo sobota przyniesie przede wszystkim deszcz i chmury, ale za to niedziela będzie bardziej łaskawa i przyniesie więcej słońca. Weronika Wigus, dobry wieczór Państwu. Jutro pozostaniemy w obszarze niskiego ciśnienia. Strefa frontu atmosferycznego będzie przechodzić przez nasz region na wschód, przynosząc opady deszczu i chłodniejszą masę powietrza atlantyckiego. Po jej przejściu w godzinach popołudniowych znad Pirenejów zacznie rozbudowywać się pogodny klin wyżowy. Noc na Pomorzu pochmurna i z opadami deszczu. Temperatura od 6 stopni na południu regionu do maksymalnie 8 stopni na Półwyspie Helskim. Wiatr umiarkowany i dość silny, potem słabnący. Ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali i wolno będzie rosło. Jutro do południa pochmurno i z zanikającymi opadami deszczu. Po południu już bez opadów i od zachodu pojawią się przejaśnienia oraz rozpogodzenia. Termometry pokażą od 8 stopni na południu naszego województwa do maksymalnie 10 stopni na północy i w Trójmieście. Ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali i nadal będzie rosło, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na Bałtyku w nocy wiatr południowo-wschodni do południowego o maksymalnej sile do 6 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia wiatr południowy skręcający na zachodni, trochę słabszy o sile od 3 do 5 stopni w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dobrego wieczoru. Życzę pięknego weekendu. Do zobaczenia.